Świecie web developmentu, ale i też ogólnie całego programowania, możesz spotkać się z określeniami takimi jak framework oraz biblioteka, lub po angielsku library. I w przypadku tych dwóch nazw są pewne dość subtelne różnice, ale warto wiedzieć, co nazywać i dlaczego frameworkiem, a co nazywać i dlaczego biblioteką. Bardzo często z angielskiego na polski jest to trochę różnie tłumaczone, ale z angielskiego można się spotkać z określeniami, że frameworki są opinionated, a biblioteki, library są unopinionated. I z angielskiego opinionated to będzie coś takiego jak uparty, zawzięty, a odwrotność unopinionated, czyli nieuparty, można odnosić do właśnie frameworków i bibliotek, czyli frameworki są uparte. A biblioteki są nieuparte. Lub lekko zmieniając bezpośrednie tłumaczenie opinionated na po prostu opiniowanie, czyli frameworki opiniują, czyli wydają opinię, jak coś ma wyglądać, a biblioteki tego nie robią, czyli z góry nie, nie ogłaszają jakiejś opinii, rób to w taki, w taki sposób, bo. Tak sobie zażyczyliśmy jako twórcy tej biblioteki. Nie, biblioteki dają listę możliwości, dają API, czyli to, co też tworzysz jako backend developer, i mając dostęp do takiego API biblioteki, wybieramy sobie, co chcemy użyć z tej biblioteki, ale już jak będziemy tego używać, zależy wyłącznie od nas. Można też sprawdzić sobie definicje na przykład w Wikipedii. E, aby dowiedzieć się, że framework jest też nazywany platformą programistyczną i czasem e, też można się spotkać z takim nazewnictwem jak app platform e, czyli platforma danej aplikacji, e, ale ogólnie e, wydaje mi się, że częściej stosowane nazewnictwo to framework i frame, czyli rama, szkielet, e, to właśnie słowo klucz w tym tej nazwie, jeśli chodzi o dany zbiór narzędzi, który daje taki framework. I z racji tego, że jest to szkielet, to definiuje on właśnie, daje nam pewną strukturę, wokół której się musimy poruszać. Czyli mamy tutaj dość ograniczone pole manewru w kwestii podejmowania własnych decyzji, jak będzie wyglądała nasza aplikacja. Korzystam, korzystając z frameworka, już z góry dostajemy gotowy szkielet, gotowy e, często schemat naz nazewnictwa plików, e, schemat e, ułożenia nawet tych plików w konkretnych katalogach, e, nazewnictwa e, e, kwestii, czy na przykład małymi literami, czy wielkimi, e, czy z, z jakimiś prefiksami, sufiksami, e, rozszerzeniami itd. Tak to wszystko może definiować nam framework i. Tutaj też dość ważna uwaga, że jest odwrócone sterowanie frameworku, czyli w odróżnieniu od bibliotek, framework narzuca po prostu to sterowanie. Czyli użytkownik tego frameworka, to o czym właśnie przed chwilą wspomniałem, ma trochę związane ręce. Nie bardzo może tutaj wiele zmodyfikować w kwestii wyglądu aplikacji tworzonej w obrębie takiego frameworka. Zalety i wady. Myślę, że główną zaletą frameworka jest to, że właśnie narzuca nam pewien schemat. Czyli w porównaniu do biblioteki, korzystając z frameworka, już z góry wiemy, co, będzie wygląda, co i w jaki sposób będzie wyglądało. My tylko skupiamy się na trzymaniu zasad, jakie narzuca ten framework. Załóżmy, że szkoła może być takim frameworkiem. Czyli co to oznacza? Idąc do szkoły, mamy plan zajęć, mamy wykaz nauczycieli, którzy nas uczą y, danych przedmiotów, mamy godziny zajęć, wiemy o której jest rozpoczęcie, y, o której jest zakończenie szkoły, y, wiemy y, jaka jest wymagana lista podręczników. Wszystko jest nam z góry narzucone. My po prostu idziemy, siadamy w ławce o danej godzinie, y, w danej klasie. Z danym nauczycielem. No i dopiero przychodzi ten element nas, czyli te, tego użytkownika szkoły, gdzie zdobywamy tą wiedzę, wiedzę. I to jest framework, czyli mamy wszystko narzucone. Jeśli byłaby to biblioteka, to byłaby to dosłownie biblioteka czyli chodzimy do biblioteki, jest masa książek, ale jedyne co możemy zrobić, to Wyszukać alfabetycznie, na przykład czy to po autorze, korzystając z niej z pomocy bibliotekarki, czy pomocy załóżmy jakiegoś systemu informatycznego, możemy sobie sprawdzić, gdzie, na jakich półkach są jakie biblioteki, jak zatytułowane, jakie biblioteki, na jakich półkach są książki w bibliotece, jakich autorów, z jakimi tytułami. Ale już to, jak się będziemy uczyć. W sensie, czy nie wiem, zabierzemy sobie tą książkę, wypożyczymy tą książkę do domu, czy będziemy y, czytać ją na miejscu, w jakich godzinach, jakie konkretnie wybierzemy książki z całej tej biblioteki, to już zależy tylko i wyłącznie od nas. I to jest właśnie ten brak twórczości bibliotek. Czyli biblioteka nic nam nie narzuca, daje nam wszystko i mówi, używaj tak, jak ci się podoba. A framework daje też wszystko, ale nawet więcej, bo mówi dokładnie co, jak, gdzie, w którym miejscu możesz użyć. I jeszcze w, w, sprawie w Wikipedii definicję biblioteki. Definicja wygląda w ten sposób, że. Znaczy, definicję sobie możesz przeczytać, ale biblioteki wyglądają w ten sposób, że. Nie tyle zmuszają, co y, tworzenie bibliotek, y, jest spowodowane tym, że chcemy ponownie wykorzystywać ten sam kod. I nawet nie używając zewnętrznych bibliotek, czyli pisząc aplikacje od zera w y, naszym y, nie tyle stylu, co w, w, we własnych y, wymaganiach, opierając się na własnym. Y, na własnej specyfikacji, na własnym projekcie, nie, nie korzystając właśnie z tych zewnętrznych bibliotek, to nawet w takiej sytuacji doprowadzamy do tworzenia własnych bibliotek. Bo chcemy reużywać fragmenty kodu. Jeśli tworzymy sobie, załóżmy, koszyk zakupowy w sklepie internetowym, zaprogramowaliśmy ten koszyk, to ten koszyk chcemy na stronie głównej, chcemy na stronie, na podstronie, chcemy, żeby był dostępny na stronie produktu. Chcemy, żeby użytkownik mógł sobie kliknąć i wejść w ten koszyk, sprawdzając na przykład produkty, które do niego dodał, więc ten koszyk musi być reużywalny w bardzo wielu miejscach. Na przykład klikając przycisk Dodaj do koszyka, również musi nastąpić interakcja z tym koszykiem, więc w bardzo wielu miejscach w kodzie mamy interakcję z koszykiem, więc tworzymy sobie bibliotekę koszyka w naszym projekcie. Biblioteka nie oznacza, że to jest coś zewnętrznego, coś co sami nie napisaliśmy i korzystamy tylko z zewnętrznych źródeł. Biblioteka to też i nasz własny reużywalny kod, tylko odseparowany. Moglibyśmy też i udostępnić tą bibliotekę na zewnątrz, żeby ktoś, kto tworzy też sklep internetowy, nie musiał na przykład pisać od podstaw w wszystkich funkcjonalności koszyka zakupowego. Wtedy taką bibliotekę udostępniamy, ale jeśli nie udostępnimy na zewnątrz, to dalej będzie nasza własna, wewnętrzna biblioteka, ale będzie to właśnie biblioteka. I bogatsi w te informacje, przejdźmy już do przykładów, żeby jeszcze bardziej uświadomić Ci różnicę pomiędzy bibliotekami a frameworkami. Najpierw kilka przykładów bibliotek. Bardzo popularna biblioteka JavaScriptowa, jQuery, popularna kiedyś. Dziś już sam język JavaScript daje na tyle uniwersalne API, czyli na tyle możemy wykorzystywać narzędzia już w języku JavaScript, które oferują przeglądarki, że nie potrzeba nam takiej dodatkowej biblioteki, która jeszcze by coś nanosiła jakąś dodatkową logikę na to, co już istnieje, ale kiedyś, kiedyś, gdy JavaScript nie był jeszcze tak. Elastyczny. jQuery bardzo fajnie ułatwiało pracę z JavaScriptem i jest to właśnie przykład biblioteki. Dostajemy api od takiej biblioteki, czyli mamy masę komend, masę metod, które możemy używać, ale nie ma informacji, gdzie mamy używać tych koment, jak mamy nazywać pliki, jak mamy ustrukturyzować nasz projekt. Nie, po prostu dostajemy listę elementów, listę narzędzi, z których możemy korzystać. Tak jakbyśmy weszli do sklepu z narzędziami, proszę wszystkie narzędzia, bierz co chcesz, korzystaj tak jak ci pasuje. W przeciwieństwie na przykład do nie wiem jakiegoś warsztatu, gdzie już mechanik z góry mówi, że masz użyć tego, idź na podnośnik, zrób to i tamto, w sensie ktoś już mówi ci, co i jak masz robić? Ty dalej używasz narzędzi, ale już w sposób opiniowany, czyli ktoś w przypadku frameworka, twórcy frameworka narzucają ci styl pracy. W przypadku biblioteki nie ma tego narzutu. Inna biblioteka, LoDash, też rozwijająca możliwości JavaScript, kiedyś również bardziej przydatna z czasem. Coraz więcej tych metod, które daje nam taka biblioteka, jest już dostępna natywnie w Javascriptie, więc używanie takich bibliotek przestaje mieć sens w momencie, gdy możemy sami napisać sobie w prosty sposób podobną funkcjonalność, ale też w wielu jeszcze kwestiach, zamiast pisać samemu jakiś kod, możemy użyć sobie właśnie takiej biblioteki i skorzystać z oferowanych metod czyli na przykład znalezienia różnic w dwóch tablicach czyli porównanie dwóch tablic 21 23 musielibyśmy sami napisać taki kod żeby sobie to porównać a taka biblioteka jak Loudash robi to za nas więc korzystamy z takiego narzędzia chcemy na przykład jakiś wizualny sposób zaprezentować Diagramy. Używamy sobie biblioteki typu Chart.js. Jest jeszcze bardzo znana biblioteka D3 w kwestii diagramów, ale tutaj mamy już fajnie wizualnie ulepszony tego typu system do prezentacji danych w wizualny sposób. Ale nie ma tam też żadnego narzutu, nie ma informacji, że cały projekt ma wyglądać w ten sposób. Nie, Możesz sobie wziąć taką bibliotekę, użyć na jednej podstronie i tyle. I jeszcze to, o czym e, zapomniałem wspomnieć, a jest dość istotne w kwestii e, porównania frameworków i bibliotek, to właśnie framework z uwagi na ten narzut, na tą opiniotwórczość, jest cięższy do nauki, ale łatwiejszy w późniejszym. Korzystaniu. Łatwiejszy w tym kontekście, że nie trzeba zastanawiać się i podejmować decyzji w kwestii strukturyzacji projektu. Czyli nie, nie spoczywa na nas ten obowiązek, nie spoczywa na nas ta odpowiedzialność, że możemy podjąć złe decyzje w kwestii strukturyzowania projektu, ale ciężej nam jest wejść w taki framework, no bo musimy nauczyć się najpierw tych wszystkich zasad. Które narzucają twórcy frameworka. Z kolei w bibliotece nie ma tego narzutu, więc szybciej uczymy się biblioteki, korzystania z takiej biblioteki, bo uczymy się tylko, jak działają narzędzia, które daje ta biblioteka, ale już cała kwestia doboru tych narzędzi, w sensie których użyć, w jakich miejscach, jak ustrukturyzować sobie projekt, cała ta działka spoczywa na nas, więc mamy tutaj szybsze wejście. W daną technologię, ale później musimy sami podejmować decyzje, czyli czas na strukturyzację projektu, na zastanawianie się, czy może rozwiązać to w taki sposób, a może w inny. Cała ta działka spoczywa na nas, i później mogą się zaczynać schody wraz z rośnięciem projektu, bo biblioteka nic nam nie narzuca, tutaj wszystko zależy od nas. Więc to jest taki pewien balans pomiędzy tymi dwoma. Dwoma sposobami podejścia do projektów. React, React, bardzo popularna biblioteka. Może też być czasem nazywana frameworkiem, ale nazywana przez właśnie jakby nieznajomość tych różnic pomiędzy frameworkiem a biblioteką, ale w kwestii tego, jak funkcjonuje React, jest to biblioteka. Ona nam. Nie narzuca, jak mamy jej używać, jak mamy strukturyzować nasz projekt. Daje nam pewne narzędzia, daje nam np. Na JSXa, czyli wykorzystanie notacji, zapisu HTML-owego wewnątrz JavaScriptu, więc wygląda to znajomo. Możemy też używać czystego JavaScriptu bez JSXa, wtedy wygląda to w ten sposób, ale chcemy sobie wyświetlić jakiś tekst albo stworzyć jakąś listę. Zadań do zrobienia, tak jak na przykład tutaj, w taki reaktywny, szybki sposób, to możemy to zrobić w jednym drobnym miejscu w naszym projekcie. Po prostu wrzucamy sobie bibliotekę React, wstawiamy kod, który definiuje api Reacta, czyli korzystamy z kilku narzędzi, które React nam daje, i to wszystko. Reszta naszego projektu może być z użyciem jQuery, reszty, inna część z użyciem. Innej biblioteki i nic tutaj nie będzie się uciło ze sobą, bo możemy wybrać tylko sobie parę narzędzi z jakiejś biblioteki, wybiorczo użyć i reszta naszego projektu nie zależy od tej biblioteki, w sensie nie jest nam narzucana. Więc React jest po prostu biblioteką, możemy jej użyć oczywiście w całym naszym projekcie i dostosować ten projekt do potrzeb. Wymagań, jakie sami sobie narzucimy. Korzystając z Reacta i wtedy będzie wyglądało, że no, mamy framework, no wszystko jest w Reakcie, ale wszystkie decyzje podejmowaliśmy sami. React nam nic nie, za, nie narzucał tak z góry, jak dokładnie ma wyglądać struktura całej naszej aplikacji. Inna ciekawa biblioteka FreeJS. Jeśli chcemy sobie wzbogacić. Nasze aplikacje o jakieś trójwymiarowe obiekty, to skorzystanie z takiej biblioteki jak FreeJS jest tutaj zbawienne. Czyli stworzyliśmy sobie jakiś obiekt trójwymiarowy i możemy sobie nim zarządzać językiem JavaScript właśnie z użyciem takiej biblioteki. Chcemy manipulować zdjęciami. Znów szukamy biblioteki i na przykład biblioteka Sharp pozwoli nam na czy to konwersję tych obrazków, czy zmianę ich rozdzielczości. Tutaj mamy formaty JPEG, PNG, WebP i tak dalej. Więc też potrzebujemy wykonać jakieś konkretne zadanie. Możemy sami, będąc inżynierem, czyli twórcą rozwiązań, możemy sami od podstaw sobie zbudować taką bibliotekę, ale jeśli są już jakieś gotowe rozwiązania, to znacznie przyspieszy nam pracę skorzystanie z nich, tak jak tutaj w przypadku manipulacji obrazkami. Chcemy umieścić na przykład w naszym projekcie, w naszej aplikacji mapy, i chcemy, żeby były te mapy mobile friendly, czyli żeby wygodnie się z nich korzystało też na urządzeniach mobilnych. Szukamy, czy są już takie gdzieś biblioteki w internecie, i okazuje się, że tak, że mamy leaflet, JavaScriptową bibliotekę, właśnie do osadzania map. Co dalej? Możemy wykonywać zapytania do różnych adresów z użyciem już dostępnej fajnej technologii w JavaScriptie, jaką jest Fetch, ale możemy też korzystać z zewnętrznych bibliotek, jak na przykład Axios, która też. Dość dużej części ułatwi nam, do, ułatwi nam wykonywanie zapytań typu Get, Post, czy Delete, czy Patch do API i pobieranie danych, pobieranie odpowiedzi z takich endpointów, więc używamy sobie Axios. Chcemy na przykład w Node.jsie, czyli już po stronie backendowej wysyłać maile, używamy sobie biblioteki NodeMailer, czyli instalujemy po prostu kopiując. Niejako kod za pomocą y, fajnych już narzędzi do zarządzania takimi y, zależnościami, jak na przykład Node Manage y, NPM Node Package Manager instalujemy sobie w takim Node Package Managerze, czyli jakby spuszczając kultynę magii, po prostu kopiujemy y, kod, który taka biblioteka y, oferuje. Jest ten kod umieszczany w naszym folderze Node Modules i korzystamy sobie z takiego kodu właśnie za pomocą API, które ten kod, czyli programista tworzący ten kod udostępnił. Sprawdzamy sobie dokumentację, jak użyć i okazuje się, że no po prostu używamy transporter, używamy wcześniej zdefiniowanej metody transporter obiektu transporter i metody sendmail i wysyłamy maila z wcześniej stworzonego Transporter'a z NodeMail'era. Jeśli chodzi o biblioteki, będzie ich na pewno więcej, w, nawet nie tylko w środowisku javascriptowym, ale innych języków, ponieważ są mniejsze, rozwiązują jakieś mniejsze zadania i łatwiej jest je tworzyć, więc ogólnie patrząc na cały ekosystem programistyczny, będzie więcej bibliotek, których możemy używać, niż frameworków. Bo frameworki są bardziej rozbudowane, rozwiązują znacznie więcej problemów naraz, ale i przez to, że rozwiązują dużo tych problemów, to narzucają, jak już wspomniałem, ich sposób myślenia. I przykładami takich frameworków może być framework do internacjonalizacji, czyli na przykład do. Tworzenia projektu, tworzenia aplikacji w wielu językach, chcemy mieć wielojęzykową aplikację, wtedy potrzebujemy tej internacjonalizacji, czyli tłumaczeń, chociażby tekstów. I żeby zapanować nad tym w wydajny sposób, możemy sami wynajdywać koło na nowo, albo skorzystać już z gotowego rozwiązania, czyli takiego frameworka, jakim jest I18 next. I 18n, jeśli spotykasz taki zapis jak I 18n, to jest to po prostu skrót od internationalization, czyli mamy tutaj 18 liter i w skrócie jest to I 18n. Inny framework w kwestii testów end-to-end, -end, Playwright. Możemy symulować w nim korzystanie z przeglądarki, z poziomu kodu, czyli jeśli Chcemy przetestować, czy nasza strona, czy kod, który napisaliśmy, dobrze działa i chcemy zrobić to ręcznie, czyli na przykład, gdy kliknę w Docs, uruchomi się taka strona. Na tej stronie będzie link how to install Playwright. Później będzie taki tabowalny, czy nie tyle tabowalny, no tabowalny też, bo tabem mogę do tego przejść, ale takie zakładki będą jak npm, yarn i mogę zmieniać sobie te zakładki. No i robiąc to ręcznie, widzę, że to działa. Ale jeśli chcę to zautomatyzować, to mogę skorzystać właśnie z takiej biblioteki jak Playwright. Już nie biblioteki, złego słowa użyłem, ale frameworka, bo tutaj mamy duży narzut tego, jak możemy z tego korzystać. I korzystając z takiego frameworka jak Playwright do testowania, możemy właśnie zasymulować działanie takiej przeglądarki i za pomocą kodu wydać polecenia, że uruchom to w przeglądarce Chrome, kliknij tu, wejdź na taką stronę, i sprawdzamy, czy to wszystko funkcjonuje tak, jak sobie tego życzymy. Inny framework frontendowo-backendowy jest to taka y, dość. Y, jeśli spojrzymy na frameworki, to charakteryzuje je właśnie taki y, dość jeden wspólny element czyli rozwiązują zarówno frontendowe, jak i backendowe problemy. I może być też tak, że. Frontend w ogóle ich nie interesuje, a skupiają się na backendzie, czyli frameworki. Wydaje mi się, strzelam, to nie jest poparte żadnymi danymi, ale bardziej mam takie wrażenie osobiste, że frameworki częściej dotyczą backendu i dodatkowo jeszcze frontendu, żeby opleść to w całość, ale ciężko jest znaleźć taki framework stricte frontendowy, czyli. Totalnie nie używa, są żadne narzędzia backendowe, tylko sam frontend. No bo we frontendzie z góry nie ma aż tylu problemów do rozwiązywania, co w przypadku całego, całej aplikacji już frontendowo-backendowej. Ale taki, wracając do frameworków, taki Meteor rozwiązuje nam właśnie problemy frontendowe i backendowe. Jest to Full Stack, framework full stackowy i. Korzystając z takiego frameworka mamy narzucony już sposób kodowania aplikacji w naszym projekcie w sposób taki jak sobie twórcy tego frameworka zażyczyli. Podobnie będzie w przypadku NestJS. Tutaj jest to framework typowo server sideowy, czyli backendowy, też mamy narzut tego, jak ma wyglądać API, które będziemy pisać sobie w takim frameworku, czyli jak będziemy tworzyć to backendowe API, jest to już z góry ustalone. Express.js, mimo że jest sam siebie przedstawia jako unopinionated minima, minimalistic web framework, to, to unopinionated, mimo że jest bardziej kojarzone z bibliotekami, tutaj myślę, że Mówi nam to, że jest to po prostu bardzo mały framework, czyli jest mały narzut tego, jak ma wyglądać nasza aplikacja. Ma on pewną opiniotwórczość, ale jest ona na tyle mała, że sami siebie przedstawiają jako unopinionated. Ale mamy tutaj narzut, tylko jest on tak niewielki w przypadku tworzenia API w Express.js, że na przykład stworzenia Hello World. Wymaga naprawdę niewielu linii kodu, żeby uruchomić sobie taki serwer webowy w NodeJS. Angular, bardzo popularny framework. I myślę, że jeden z takich wyjątków, który bardziej dotyczy frontendu niż backendu, a mimo to bardzo mocno opinionuje, opinion, bardzo mocno wyraża opinię na temat tego jak ma wyglądać sobie frontendowa aplikacja. Oznacza to, że żeby korzystać z Angular'a musimy, musimy używać TypeScripta. Nie kojarzę żadnego innego frontendowego frameworka, który by wymuszał na nas tego typu zachowanie. React możemy użyć TypeScripta, ale nie musimy. W Angularze musi to być w TypeScript'cie i sama struktura frontendowej aplikacji jest już nam narzucana przez Angular. Więc tutaj ciężej jest trochę wejść w Angular, ale później nie podejmujemy już tych decyzji, które musimy podejmować w przypadku Reacta. Ale Angulara z kolei no nie ma większego sensu użycia na przykład na jednej podstronie. Mamy wiele podstron, nasza aplikacja jest rozbudowana, chcemy sobie coś nieco ureaktywnić, czyli wprowadzić jakąś interakcję z użytkownikiem. W fajny Responsywny sposób, no to Angular nie będzie tutaj dobrym wyborem, bo narzuci nam wygląd całej aplikacji, a my chcemy tylko coś małego zmienić. Więc no bardziej skłonimy się ku bibliotece takiej jak na przykład React czy View. Inny przykład już z Reactem, Next.js. Mimo, że mamy tutaj Reacta, to jest to framework, bo narzuca nam on już używanie Reacta w określony sposób. I ten narzut tutaj nie jest jakiś bardzo duży, ale daje nam bardzo dużo dodatkowych możliwości, które React nie oferuje. Czyli na przykład Server Side rendering, czyli strony frontendowe, które napiszemy sobie w Reakcie, mogą być renderowane już po stronie backendu. I frontend dostaje wtedy tylko HTML z CSS-em, przez co. Y Przeglądarki, nie, nie przeglądarki, tylko wyszukiwarki internetowe mają ułatwione zadanie w indeksacji naszych stron, bo strony napisane w samym czystym reakcie będą JavaScriptowe, czyli sprawdzając źródło strony, zobaczymy, że jest tam JavaScript, jakiś jeden, załóżmy div z id app, ale nie będzie to rozbite już na Nagłówki, na listy wypunktowane, to wszystko jest dopiero renderowane przez przeglądarce w tak zwanym domie i nasza strona może niezbyt być przyjazna pod kątem SEO, ale korzystając z takiego frameworka jak Next.js mamy to już załatwione, bo renderowanie tych stron odbędzie się po stronie serwera, a przeglądarce wyświetli się już strona w formacie HTML. Dodatkowo framework Next.js jest naprawdę bardzo fajny, bardzo go lubię, bo oprócz tego, że zajmuje się Reactem, czyli narzuca sposób tworzenia aplikacji w Reakcie, daje dodatkowo np. router, czyli możliwość tworzenia podstron bez martwienia się o to jak przechodzić na te poszczególne podstrony, nie potrzebujemy kolejnej biblioteki do rozwiązania takiego problemu jak tworzenie Podstron w reakcie, to ten framework już to załatwia, ale oprócz tego zajmuje się też backendem. Czyli oprócz tego, że stworzymy sobie cały frontend w tym Next.js, to możemy stworzyć sobie też backend i też ten backend będzie miał na przykład, dynamiczne routowanie. Czyli tworząc pliki na przykład w nawiasie kwadratowym, nazwa, tworząc nazwy plików w, z nawiasami kwadratowymi, nazwa wewnątrz tych nawiasów kwadratowych będzie dostępna już z poziomu kodu w JavaScriptie, czyli możemy się potem dostać na przykład do slug, czyli do tego, co zdefiniowaliśmy jako nazwę pliku. I wchodząc na, na podstronę pages api post cokolwiek w JavaScriptie będziemy mieli zamiast slug właśnie dostęp do kodu cokolwiek. Więc uważam, że next jest naprawdę Świetnym frameworkiem. Taka mała promocja tego frameworka, w żaden sposób niepodyktowana współpracą z Next.js. Po prostu lubię ten framework w kwestii korzystania z niego razem z Reactem. Więc jeśli chodzi o przykłady frameworków i bibliotek, to tyle. Mam nadzieję, że zrozumiałeś różnicę pomiędzy tymi frameworkami i bibliotekami. Nic się nie dzieje, jeśli te nazwy są używane w Sposób zamienny. Po prostu dobrze jest znać różnicę pomiędzy bibliotekiem a frameworkiem, ale jeśli Reacta nazwiesz frameworkiem, a Angulara biblioteką, no to trudno, no nic, nic to nie zmieni. W, w samej dyskusji wszyscy doskonale Cię zrozumieją, ale jeśli chodzi o tworzenie już aplikacji, to dobrze wiedzieć, czego szukamy, czy chcemy rozwiązań, które narzucają nam konkretny sposób tworzenia naszego projektu, wtedy wybieramy framework, czy szukamy wolności, chcemy tylko dostęp do narzędzi, a sami już sobie wszystko ułożymy, wtedy korzystamy z bibliotek.